Witam Was, moje piękne rybki. Witam Was na moim kanale Kasia Tar. To będzie czytanie dla Was tygodniowe. Mam nadzieję, że moje kochane rybki, które poznałam na live, też wpadną. Wiecie, o kim ja mówię. Takie szybkie ogłoszenie. Moje karty tarota już w sprzedaży, już tutaj, tu, w tym kąciku. Proszę sobie zobaczyć. Jak jesteście zainteresowani, dajcie mi znać. Bardzo dumną mamą kart tarota. No ale dobra, już nie ściemniam. Witam Was wszystkich, witam wszystkich nowych, witam wszystkich starych widzów. To będzie czytanie tygodniowe. I chcę rozłożyć, zobaczymy, co ten tydzień Wam przyniesie, następne 7 dni. Dajcie mi pomysły na jakieś nowe czytania, jak macie ochotę. Z eksami wyszło ok. Jak macie ochotę na inne, dajcie mi pomysły. Zrobimy coś o eksach, czy nie o eksach, czy kto będzie moim, opisz mojego przyszłego partnera, to jest dobry pomysł. Zrobimy dla wszystkich nam znaków. Opisz mojego przyszłego, długoterminowego, normalnego partnera. Zróbmy tak. Dobra. To jest następny pomysł na następny tydzień. Zrobię takie czytanie. A jak Wam się nie podoba, to dajcie mi pomysły, piszcie do mnie. Ja lubię Wasze komentarze, czytam wszystkie Wasze komentarze. Oczywiście nie odpowiem Wam wszystkim, ale czytam je wszystkie. Bardzo mnie cieszą. Dobra, rybki. Karta przewodnia. Co my tu mamy? Siedem mieczy. Siedem mieczy, wiecie co to jest za karta? Karta przewodnia. Mam czuć zdrajca, oszust, złodziej w tym tygodniu. Kłamstwa, fałszywość, fałszywa osoba, oszust. Możecie na kimś przejechać bardzo, bo jakieś kłamstwa wyjdą na jaw. Ktoś tu ściemę wali, ktoś tu jest nieszczery z wami, ktoś tu was okłamuje. Ktoś tu was wykorzystuje, rybki. Ktoś tu wami manipuluje również. Ktoś tu wami może manipulować emocjonalnie. Ktoś w związku albo nie, zaraz zobaczymy. Także to jest wasza karta przewodnia, siedem mieczy. Najgorsza karta, najbardziej nie lubię. To jest jakaś osoba, to jest jakiś gnojek w waszym życiu. To nie musi koniecznie być związek, to może być na przykład osoba w pracy. Kto wam robi pod górkę, kto was obgaduje. To jest bardzo fałszywa osoba, dwulicowa. Jakieś kłamstwa mogą wyjść na jaw. Rybki, rybki. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy pustelnika. Mamy królową pentakli. Mamy papieża. Mamy sześć mieczy. Mamy wieżę. Coś się wydarzy. Wiecie co? Bo mam papieża i papieża ogólnie czyta się jako związek, więc coś ze związkiem. Ale ja kiedyś chodziłam do kościoła. Dużo się zajmowałam religią. Z katolicyzmu przeszłam na protestantyzm, protestantyzmu na prawosławie. Byłam chrzczona, dużo, dużo się interesowałam religią, zwłaszcza chrześcijańską. I w tym kościele protestanckim, co ja byłam, bardzo się przejechałam na ludziach, więc dlatego czasami ten papież dla mnie to jest tak, jakbyście się przejechali. To nie musi być związek małżeński, ale to może być jakaś grupa ludzi, zorganizowana grupa ludzi, jak na przykład kościół. I wy się mogliście przejechać właśnie na kimś z tej grupy. To jest jakaś tradycyjna grupa, to może być tradycyjna grupa ludzi, niekoniecznie, to jest w niektórych przypadkach. Ja się przejechałam bardzo. Także to może być to, ale niekoniecznie, to może być związek. Ja jeszcze dołożę kartę, także zobaczymy, co tu się dzieje, ale tu jest jakiś oszust. To jest jakiś kłamczyk, od którego ty będziesz musiała rybko się wycofać, odsunąć. To jest karta związku dla niektórych, na przykład to, co uczęszczają do jakichś grup, nie wiem. To nie jest praca, ale to jest zbiorowisko jakiejś grupa ludzi.
Jeżeli chodzi o pracę, może być praca, ale nie, dla mnie to jest jakiś związek, taki tradycyjny związek, grupa ludzi, gdzie się ludzie, to jest również taka karta uduchowiona, czyli dla mnie to są te modlitwy Kościół w ten sposób. W jakiejś grupie ludzi. Ale zobaczymy, bo mogę się mylić. Ja założę karty, zobaczymy, kto to jest. To może być ta Królowa Pentakli. To może być ktoś z rodziny. Na kim możecie się przejechać bardzo. Kłamstwa jakieś mogą wyjść na jaw. Tutaj mamy wieżę. Także coś, co nie było budowane starannie, nie miało podwalin starannych, to się rozpadnie. To karty mówią. Więc mamy tutaj pustelnika, żeby pobyć trochę samemu rybki, posprawdzać wszystko, douczyć się, sprawdzać wszystko dookoła, również wewnętrznie, znaleźć taką mądrość w sobie i może poszukać, może nawet popatrzeć na internecie, dowiedzieć się wszystkiego, zgromadzić informacje. To jest pobyć samemu. Wy będziecie trochę same. Ale to jest z własnego wyboru bycie samotnym. To nie jest bycie samotnym i płakanie z tego powodu. Wy chcecie być sami przez moment, żeby zebrać myśli, żeby po prostu znaleźć tą prawdę, o co chodzi, co się dzieje. Tu jest ta Królowa Pentakli. To może być również wasza energia. Wy się skupicie na własnym domu, na rodzinie, na pieniądzach, na finansach, na własnej stabilizacji, na pracy, na takich małych rzeczach. Takich zajmiecie się domem, domowymi sprawami. Na tym będziecie skupione. No i właśnie jest ten papież. Możecie się skupić na własnym małżeństwie, na waszym związku, spojrzeć głębiej, o co chodzi w waszym związku. I teraz po prostu popłynąć na spokojniejsze wody. Cokolwiek to oznacza dla jakiejkolwiek rybki. Także wy będziecie wewnętrznie tak bardzo szukać prawdy. Zdecydowanie szukanie prawdy, bo tu jest rentactwo. Ta wieża przyjdzie z pomocą. Zobaczmy. Dlaczego mamy pustelnika? Pamiętajcie, to jest ogólne czytanie, nie dotyczy wszystkich. Czytam ogólną energię. Jedni mogą mieć oszusta w rodzinie, jedni mogą złapać męża na kłamstwie, a inni po prostu mogą po prostu nie ufać nikomu, mieć problemy z zaufaniem kogokolwiek, do kogokolwiek. Dlaczego mamy tutaj pustelnika? Decyzję do podjęcia, co wybrać? Zdecydowanie. Rybki, wy macie po prostu dylemat. Na początku tygodnia, na początku, może jutro, może w ogóle będziecie właśnie takim, chcieli pobyć trochę same, bo macie dylemat. Co tu wybrać? Patrzcie, dwa miecze, dwa pentakle. Co tu wybrać? Co wy za wybór macie tutaj, żeby osiągnąć sukces? Nie wiem, z czym jeszcze sukces, ale chcecie osiągnąć jakiś sukces, a może złapać kogoś na kłamstwie. Wy zdecydowanie będziecie się skupiać na domu również i na rodzinie, na takich wartościach może tradycyjnych, nawet dla ten papież. Chcecie mieć tradycyjny dom. Wspominacie swoje dzieciństwo, wspominacie swoich przyjaciół z dzieciństwa, wspominacie swoich rodziców, jak byliście dziećmi, takie miłe wspomnienia. Wy chcecie się skupić na domu. Wasz dom jest najważniejszy. To w tym tygodniu będzie ważne. Chcecie popłynąć na spokojniejsze wody, tym, czy chcecie się zamknąć, zająć. Wy chcecie po prostu mieć szczęśliwy, spokojny dom. Czuć się bezpiecznie we własnym domu. No i wy chcecie te dwa puchary. Chcecie kogoś do kochania. Może ktoś z przeszłości się pojawi tutaj. Chcecie ten związek. Tu jest słońce. Tu jest szczęście. Tu jest moc. Tradycji. I mamy Króla Mieczy. Króla Mieczy mamy. To jest ktoś, z kim możecie być w związku, Król Mieczy. I z tą osobą się czujecie bezpiecznie. Wy chcecie popłynąć gdzieś na spokojniejsze wody. Chcecie być szczęśliwy w końcu, bo coś wam nie daje szczęścia, coś wam chodzi po głowie.
do wyboru i teraz dwa buławy. Wy nie wiecie, co macie wybrać. Wy macie jakiś dylemat, tylko tutaj jest nie... Nawet mamy dwa puchary, dwójki, dwa miecze, dwa pentakle, dwa kielichy i dwie buławy. Taki je. Macie dylemat. Powiedzcie mi, co za dylemat macie. Może z zaufaniem. Może wy, rybki, nie jesteście szczere same ze sobą. Może wy, rybki, same się okłamujecie, dlatego mamy tutaj te siedem mieczy. Może wy nie chcecie widzieć prawdy same. Dlatego jest ten hermit. Hermit, ten pustelnik. I wy macie dylemat, czy wy w ogóle chcecie otworzyć oczy, czy nie. Czy wy chcecie zobaczyć prawdę, co się dookoła dzieje, czy nie. W waszym związku, w waszym domu. Potrzebujecie czasu? Dlaczego mamy wieżę? Sprawiedliwość. Nie ma sprawiedliwości. Patrzcie. Tu jest kłamczuch. Siedem mieczy mi wyszło znowu. Tu jest kłamczuch. Tu wyjdzie coś na jaw w tym tygodniu. Tu wyjdzie jakiś kłamczuch, oszust, wyjdzie na jaw. Patrzcie. Patrzcie. Ja nie wierzę, aż mi dreszcze przechodzą, słuchajcie. Teraz coś wam pokażę. Siedem mieczy. Pod siedmioma mieczami był papież. Uważajcie na księży. Uważajcie na kościół księży. I teraz patrzcie tu. Siedem mieczy. Papież. Czekajcie chwilkę. Ale musiałam spauzować na chwilę. Mnie dalej zastanawia naprawdę te dwie karty. Ja bym się na tych kartach dwóch skupiła, jeżeli chodzi o ten tydzień. Siedem mieczy, papież, jeszcze raz powtarzam, siedem mieczy i papież. Coś wyjdzie na jaw, coś tu walnie, coś tu walnie. Możecie coś robić nielegalnego. Jeżeli robicie coś nielegalnego, uważajcie, bo to wyjdzie na jaw. Druga sprawa. Papież jest kartą tradycji. Nie znam takich słów, ale tak jakbyście, papież mówi o tym, żeby robić wszystko w taki tradycyjny sposób. To jest karta tradycji. Nie wiem, co macie na myśli, bo wy tutaj się zastanawiacie na czym. Wy coś tutaj kombinujecie, rybki. Wy tu macie jakiś wybór między tym a tym i mi się wydaje, że wy macie wybór między tym a tym. Rozumiecie? Jeżeli coś robicie nielegalnego, uważajcie. Jeżeli nie robicie nic nielegalnego, to jest walka was, między wami, czy wy po prostu macie iść własną drogą, czy się po prostu zachowywać jak większość osób. Tak jak społeczeństwo od was wymaga, w ten sposób. Także tu jesteście, będziecie rozdarci w tym tygodniu, ale ta wieża coś tu rozwali w tym tygodniu. Ale te dwie karty to aż mnie szokują, także ja się skupiam na tych dwóch kartach. Tu jest coś, tu wy macie wybór. Pobądźcie sami, skupcie się, wymyślicie również o przeszłości. Wymyślicie o swoim domu, może nawet o swojej mamie, o rodzinie, o domu. Wy macie jakiś wybór. Coś do wyboru. I tu jest właśnie te siedem mieczy i papież. Albo ktoś jest nieuczciwy w związku, albo ktoś coś robi... Chce zrobić tak po swojemu, aniżeli tak, jak powinien zrobić. Ja coś tu widzę nielegalnego, coś tu niemoralnego. Zdecydowanie niemoralnego. Ktoś tu chce coś zrobić niemoralnego. Zostawiam tak. Zostawiam tak. To jest czytanie na tydzień. Wy napiszcie mi w komentarzach, co myślicie. Ja jestem bardzo ciekawa. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie mi komentarze. I zobaczymy się w niedzielę na live, jak macie ochotę. Godzina 5. po południu czasu angielskiego, godzina 6 czasu polskiego. Także przynieście sobie kawę, w niedzielę się spotkamy, jak macie chwilę wolną. I dajcie, napiszcie mi, co myślicie o tych dwóch kartach, ale tutaj coś tutaj jest z wami, wy coś tutaj, wy jesteście rozdarte, rybki. W tym tygodniu będziecie rozdarte. A jak nie, to dajcie, co to jest? Co to jest?
Jeszcze mamy tutaj króla mieczy. Mogą być legalne sprawy dla was również. To wszystko. Tak zostawiam. Trzymajcie się, kochane rybki. Komentujcie. I trzymajcie się, papa. Pa.